Bardzo gorąco i serdecznie witam na kolejnym rozważaniu Słowa Bożego dotyczącego zagadnień chrystologicznych. Dzisiaj chciałbym razem z Wami na bazie Pisma Świętego zastanowić się nad problemem, czy Chrystus jest wieczny, czy zrodzony, czy stworzony. Dzisiaj będziemy właśnie o tym rozważali i będziemy badać Słowo Boże na ten temat. W 318 roku, proszę tą datę dobrze zapamiętać, w 318 roku największymi miastami Cesarstwa Rzymskiego były Rzym i Aleksandria. Gdzie znajduje się Rzym, to każdy z nas wie. Natomiast Aleksandria położona jest w północnym Egipcie, w zachodniej części delty rzeki Nil, na wybrzeżu Morza Śródziemnego. Te dwa miasta, te dwie metropolie, Rzym i Aleksandria, były jednocześnie największymi centrami chrześcijaństwa w świecie. W tym czasie biskupem Aleksandrii był Aleksander. Aleksander wierzył, jak zresztą większość chrześcijan od czasów apostolskich, że Jezus jest w pełni Bogiem, równym Bogu Ojcu. Drugą ważną postacią w owym czasie kościoła chrześcijańskiego w Aleksandrii był Ariusz. Ariusz był prezbiterem i elokwentnym nauczycielem. Ariusz wiedział, że poganie czcili wielu bogów. Był przekonany, że gdyby prawdą było, jak uczyli już od trzech wieków chrześcijanie, iż Jezus jest Bogiem, równym Ojcu, oznaczałoby to, że istnieje dwóch bogów, co przeczyłoby monoteizmowi, czyli wierze w jednego Boga. Ariusz doszedł do wniosku, że nawróceni poganie nie zrozumieją nauki o trzech równych sobie boskich osobach. Starał się uczynić chrześcijaństwo łatwiejszym do zrozumienia, ucząc, że jest tylko jeden najwyższy Bóg otoczony boskimi istotami niższej rangi. Według Ariusza Chrystus był pierwszym i największym ze wszystkich stworzonych istot. Był istotą boską, ale niższej rangi. Ariusz twierdził, że Chrystus nie istniał od wieczności i nie był współistny Ojcu. Aleksander, biskup Aleksandrii, uznał nauki Ariusza za herezję i ekskomunikował go, czyli wykluczył z kościoła. Ariusz miał jednak wielu zwolenników, a próba stłumienia jego nauki doprowadziła do rozruchu w Aleksandrii. Panujący wówczas cesarz rzymski Konstantyn Wielki uważał chrześcijaństwo za najważniejszy czynnik jednoczący imperium. Liczył na to, że Kościół wniesie stabilność i nowe życie w chylący się powoli ku upadkowi rzymski świat. Dlatego bardzo niepokoiły go doniesienia o głębokich podziałach wśród chrześcijan w kwestii wierzeń i zasad. Ponieważ Konstantyn potrzebował zjednoczonego kościoła, postanowił rozstrzygnąć ten zagorzały i długotrwały aleksandryjski spór. Starał się to uczynić, śląc do Aleksandra i Ariusza listy,
wzywające i zachęcające do wyjaśnienia różnic. Gdy okazało się, że problemu nie da się rozwiązać w sposób pokojowy, Konstantyn zwołał Sobór Powszechny w 325 roku w Nicei. Nicea była niewielkim miastem oddalonym 80 kilometrów od Konstantynopola. Tutaj na tej mapie w okolicach Morza Marmara i Morza Czarnego znajduje się miasto Nicea. I tam w Nicei w 325 roku odbył się Sobór Powszechny. Był to historyczny zjazd. Po raz pierwszy spotkali się przywódcy Kościoła z całego imperium, by rozwiązać palące problemy. Było to pierwsze spotkanie kościelne zwołane przez cesarza, a nie przez przywódców kościelnych. Przybyło ponad 300 biskupów. Wielu z nich nosiło blizny będące pamiątką straszliwych tortur, jakie przeszli w czasach prześladowań. Wielu z nich wyłupano prawe oko, innym obcięto ramię, dłoń czy nogę. Cóż to był za widok? Przybyli teraz, nie wędrując już wiele kilometrów pieszo, nie drżąc z obawy o życie, ale w wygodnych powozach jako honorowi goście cesarza. W pełnej przepychu sali biskupi z wdzięcznym podziwem patrzyli na człowieka, który zaprowadził jedność i pokój w imperium i z cesarskiej kasy opłacił wszystkie koszty tego ważnego zjazdu. Jednak w centrum uwagi nie miał pozostać Konstantyn w swych królewskich szatach i złotej biżuterii wysadzanej drogimi kamieniami. Głównym tematem soboru miał być Jezus. Czy jest On w pełni Bogiem, niestworzonym, nieskończonym, wiecznym? Czy też jedynie najwyższą ze stworzonych istot? W wyniku obrad Sobór odrzucił błędne nauki Ariusza i sformułował credo, oficjalne stanowisko Kościoła. Stało się ono jednym z najważniejszych wyznań wiary chrześcijaństwa i obecnie jest nazywane nicejskim wyznaniem wiary. Czytamy w nim między innymi: wierzymy w jednego Boga i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, zrodzonego, a nie uczynionego, współistnego Ojcu. Odtąd oficjalnym poglądem Kościoła było, że Jezus jest prawdziwym Bogiem, w pełni równym Ojcu. Jednak herezji Ariusza nie dało się już usunąć. Podzieliła ona i skłóciła na trwałe chrześcijaństwo, na Arian, czyli zwolenników Ariusza, antytrynitarzy, i na trynitarzy, czyli zwolenników biblijnej prawdy o Ojcu, Synu i Duchu Świętym, tworzących razem jeden najwyższy rząd nad wszechświatem, czyli bóstwo. Trzeba jednak wyraźnie zaznaczyć, że apostolska wiara o Ojcu, Synu i Duchu Świętym jako trzech równych sobie boskich osobach była pierwotną nauką chrześcijaństwa.
poglądy Ariusza były nową teologią, zaistniałą dopiero od 318 roku, po prawie trzech wiekach istnienia chrześcijaństwa. Prawda o trójjedynym Bogu w osobach Ojca, Syna i Ducha Świętego nie była zasadą powstałą w wyniku obrad soboru. Sobór w Nicei i następne chrystologiczne sobory nie utworzyły nowej nauki o tak zwanej Trójcy. Były one odpowiedzią Kościoła na błędne poglądy Ariusza. Potwierdziły one pierwotną prawdę apostolską o bóstwie Chrystusa i Ducha Świętego. Potwierdziły i odświeżyły to, w co wierzyli chrześcijanie od czasów apostolskich na długo przed wystąpieniem Ariusza w 318 roku. Po soborze nicejskim 56 lat później zwołano w 381 roku w Konstantynopolu kolejny sobór. A więc tutaj znajduje się Konstantynopol na granicy Europy i Azji, dawne Bizancjum, dzisiejszy Stambuł. Sobór w Konstantynopolu potwierdził nicejskie wyznanie wiary, podkreślające pełnię bóstwa Chrystusa. Sobór w Konstantynopolu również sformułował wyznanie wiary w pełnię boskości Ducha Świętego. W ten sposób oficjalny pogląd Kościoła na temat Ojca, Syna i Ducha Świętego jako trójjednego Boga został w pełni ugruntowany. W 451 roku w Chalcedonie, Chalcedon znajduje się tutaj niedaleko dawnego Konstantynopola, niedaleko Bizancjum, Chalcedon. A więc w 451 roku w Chalcedonie odbył się kolejny sobór powszechny. Jego obrady skoncentrowały się na ludzkiej naturze Jezusa. Credo soboru w Chalcedonie potwierdziło wiarę, że Chrystus jest w pełni i bez żadnego ograniczenia Bogiem, a jednocześnie w pełni człowiekiem. W osobie Jezusa istnieją dwie różne natury. Ludzka, ale bezgrzeszna natura Chrystusa jako naszego Zbawiciela jest tak samo ważna i niezbędna jak Jego boska natura. Jako Bóg jest On reprezentantem Ojca wobec nas. Jako człowiek jest On naszym reprezentantem wobec Ojca. Tyle na temat historii. Przejdźmy teraz do teologii biblijnej. Czy jednak nicejskie wyznanie wiary należy uznać za bezbłędne? Czy opierając się na Piśmie Świętym, możemy bezkrytycznie przyjąć ten fragment nicejskiego wyznania wiary dotyczący natury Chrystusa? Czy słowa credo, wierzymy w jednego Boga i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, zrodzonego, a nie uczynionego, współistnego Ojcu, uchwalone w 325 roku na Soborze Powszechnym w Nicei, zgadzają się z adwentystycznym, biblijnym zrozumieniem natury Chrystusa? Jeśli oczywiście mamy na myśli postać Jezusa Chrystusa jako człowieka, to został On zrodzony w Betlejem. Ale jeśli mamy na myśli Chrystusa Pana w Jego praegzystencji, no to ze zrodzeniem mamy problem.
Sobór w Nicei orzekł, że Chrystus nie jest stworzony, ale zrodzony. Jaka to różnica zrodzony, a nie stworzony? W obu wypadkach mamy tu do czynienia z początkiem istnienia. Natomiast Kościół Adwentystów Dnia Siódmego oficjalnie zawarł w swoim credo, że Chrystus jest wieczny. Odwiecznie istniał z Ojcem. Tak jak Ojciec nie ma początku swojej egzystencji. Idea uznania Chrystusa za zrodzonego w kontekście jego praegzystencji oparta jest na błędnym zrozumieniu psalmu 2, wersetu 7. Oczywiście nie mówimy tutaj o zrodzeniu się Pana Jezusa jako człowieka z Marii w Betlejem. Mówimy tu o Panu Jezusie w Jego praegzystencji, poprzedzającej Jego narodziny jako istoty ludzkiej w Betlejem. I teraz weźmy wszyscy do naszych rąk egzemplarze Pisma Świętego. Otwórzmy księgi Starego Testamentu, a wśród nich Psalm 2. I w psalmie 2 przeczytajmy sobie werset 7. Psalm 2, werset 7. Dzisiaj używam nowego przekładu, tak zwanej Biblii Warszawskiej. Psalm 2, werset 7 brzmi następująco. Ogłoszę zarządzenie Pana. Rzekł do mnie: Synem moim jesteś, dziś cię zrodziłem. Zanim zastanowimy się nad tymi słowami, musimy poznać kontekst historyczny tamtych czasów, gdyż psalm 2 osadzony jest w realiach starożytnego biblijnego wschodu. Na starożytnym biblijnym wschodzie władza królewska w wielu krajach miała charakter dynastyczny. To znaczy przechodziła z ojca na syna, potem na wnuka, czyli pozostawała w rodzinie. Dynastia była więc ciągiem królów tej samej krwi linii pokoleniowej. Wyjątkiem było przejęcie tronu przez kogoś obcego w wyniku wojny, buntu lub innych jakichś nieprzewidzianych zdarzeń. Poza tym, kiedy dokładnie przeczytamy cały psalm, zauważymy, że jest on refleksją nad sprzysiężeniem się ościennych królów przeciw królowi Izraela, wybrańcowi, pomazańcowi Bożemu. Bóg, aby wyróżnić i wywyższyć swojego wybrańca nad Izraelem, zwraca się do niego słowami: Synem moim jesteś, dziś cię zrodziłem. Uznanie za syna najwyższego władcy, czyli Boga, upoważniało króla Izraela do panowania w imieniu Boga nad jego narodem wybranym. Oczywiście psalm 2 jest także psalmem mesjanistycznym, odnoszącym się do Mesjasza, jego zwycięstwa i wiecznego panowania. Dlatego słowa psalmu 2: Synem moim jesteś, dziś cię zrodziłem. W Nowym Testamencie 3 razy są cytowane w odniesieniu do Jezusa Chrystusa. 2 razy są cytowane
przez apostoła Pawła w liście do Hebrajczyków. I pierwszy raz w liście do Hebrajczyków występują w pierwszym rozdziale i wersecie 5. A więc bardzo proszę, otwórzmy teraz wszyscy list apostoła Pawła, jak sądzi większość biblistów, list apostoła Pawła do Hebrajczyków, tam rozdział 1 i werset 5. Aby właściwie, może przeczytajmy sobie najpierw te słowa, 1 rozdział, werset 5. Paweł zapisał, do którego bowiem z aniołów powiedział kiedykolwiek, tyś jest synem moim, jam cię dziś zrodził. Jest to pytanie, jakie stawia apostoł Paweł. Do kogokolwiek poza Chrystusem Bóg wypowiedział te słowa, tyś jest synem moim, jam cię dziś zrodził. Aby właściwie zrozumieć sens zapisu listu do Hebrajczyków, 1 rozdział, werset 5, należy sobie uzmysłowić, jak starożytni Hebrajczycy postrzegali świat. Otóż starożytni Hebrajczycy uważali, że w hierarchii wszechświata najwyższą istotą jest kto? Bóg. On jest stworzycielem, on jest źródłem wszelkiego bytu, życia i istnienia. On jest najwyższym władcą, sędzią, prawodawcą. A więc najwyżej ustawiony jest Bóg. Po Bogu w hierarchii wszechświata w drugiej kolejności, jak wierzyli starożytni Hebrajczycy, występują aniołowie. Aniołowie są to istoty stworzone i służące Bogu. Czytamy o nich wiele w Piśmie Świętym. Różne byty duchowe. Po aniołach i podobnych bytach duchowych na trzecim miejscu, a więc najniżej, Hebrajczycy stawiali człowieka. A więc Bóg, anioł, człowiek. Taka była hierarchia, że tak powiem, ważności, autorytetu, którą postrzegali starożytni Hebrajczycy we wszechświecie. I apostoł Paweł zapisał, że słowa tyś jest synem moim, jam cię dziś zrodził, Bóg Ojciec wypowiedział tylko i wyłącznie do Jezusa Chrystusa. Tymi słowami Ojciec zrównuje Chrystusa z sobą. W tych słowach Ojciec stawia Chrystusa nad całym wszechświatem na równi z sobą. A jeśli Chrystus nie jest tylko człowiekiem, nie jest aniołem, to kim jest? Jest Bogiem władającym wszechświatem razem z Ojcem. Tak właśnie apostoł Paweł rozumiał i wyjaśnił boską naturę Chrystusa. Po raz drugi apostoł Paweł powołuje się na słowa psalmu 7, wersetu 7, także w liście do Hebrajczyków, w 5 rozdziale i werset 5. A więc otwieramy 5 rozdział listu do Hebrajczyków i 5 werset. Przeczytajmy sobie ten werset. Tak i Chrystus nie sam sobie nadał godność arcykapłana,
lecz uczynił to ten, który do niego powiedział: jesteś moim synem, dzisiaj zrodziłem ciebie. Kontekst wersetu 5 przedstawia Chrystusa jako naszego arcykapłana i orędownika w niebiańskiej świątyni. Apostoł wyjaśnia, że Jezus nie przywłaszczył sobie tej godności sam. Nie jest uzurpatorem. Wszystko, co czyni, jest uzgodnione z Ojcem. Po zmartwychwstaniu i w niebowstąpieniu Chrystusa w niebiańskiej świątyni odbyła się inauguracja Jego arcykapłańskiej służby. Został On namaszczony, czyli wyniesiony do godności arcykapłana, rozpoczynając w ten sposób orędowniczą służbę za swój lud. Słowa zapisane w liście do Hebrajczyków, w 5 rozdziale i 5 wersecie, jesteś moim synem, dzisiaj zrodziłem ciebie. Apostoł odnosi do wyniesienia Chrystusa na urząd arcykapłana w niebiańskiej świątyni. Paweł z naciskiem sugeruje, że nikt poza Chrystusem nie był godny dostąpić tej godności. W obu wypadkach, gdy autor listu do Hebrajczyków cytuje słowa Psalmu 2, wersetu 7, synem moim jesteś, dziś cię zrodziłem, nigdy ich nie odnosi do Chrystusa w sensie dosłownym. Paweł, cytując słowa Psalmu 2, wersetu 7, nigdy nie uczył, że Chrystus w odległej wieczności zaistniał zrodzony przez Ojca. Paweł czcił Chrystusa wiecznego, nie mającego początku, nie mającego końca swojej egzystencji. Paweł, pisząc na temat kapłaństwa Melchizedeka, będącego jakby zapowiedzią kapłaństwa Chrystusa, porównując obie te postacie, zdecydowanie uczy o wieczności Pana Jezusa. Tak jak nie wiadomo skąd, w czasach Abrahama, nagle pojawia się postać Melchizedeka, a potem nagle znika w pomroce dziejów. Tak Syn Boży, Jezus Chrystus, opisany jest jako nie mający ojca, ani matki, ani rodowodu, ani początku swej egzystencji, ani końca swego życia. Słowa te możemy przeczytać w liście do Hebrajczyków, 7 rozdział, werset 3. A więc otwórzmy sobie list do Hebrajczyków, 7 rozdział, werset 3. Czytamy: bez ojca, bez matki, bez rodowodu, nie mający ani początku dni, ani końca życia, lecz podobny do Syna Bożego, pozostaje kapłanem na zawsze. Chrystus, który jest naszym kapłanem na zawsze, jest tu przedstawiony jako istota wieczna. Wiara Pawła wieczną egzystencję Jezusa wcale mnie nie dziwi, gdyż apostoł widział w Chrystusie pełnego i prawdziwego, ponad wszystkim błogosławionego Boga. Czy czytaliście list do Rzymian? Tam rozdział 9 i wersety od 3 po 5. Być może tak, ale uczyńmy to dzisiaj jeszcze raz. Otwórzmy list świętego Pawła do Rzymian, 9 rozdział, i przeczytam wersety od 3 po 5. Albowiem ja sam gotów byłem modlić się o to, by być odłączony od Chrystusa za braci moich,
krewnych moich według ciała, Izraelitów, do których należy synostwo i chwała i przymierza i nadanie zakonu i służba Boża i obietnice, do których należą ojcowie i z których pochodzi Chrystus według ciała. Ten jest ponad wszystkim Bóg błogosławiony na wieki. Apostoł Paweł ubolewa nad tym, że jego naród, Hebrajczycy, naród wybrany, nie przyjął zbawienia w Chrystusie Panu. Odrzucił Jezusa jako Mesjasza. Paweł jest gotów siebie poświęcić za zbawienie swojego narodu. On pisze, że Izraelici byli narodem wybranym. Byli narodem, do których należały wszystkie przywileje, przymierza, obietnice Boże. I z tego narodu według ciała pochodzi Chrystus. I kończąc ten zapis dotyczący Chrystusa, Paweł wyraźnie napisał: ten, czyli kto ten? Chrystus. Ten jest ponad wszystkim Bóg błogosławiony na wieki. Amen. Chrystus w opinii apostoła Pawła jest najwyższym Bogiem błogosławionym na wieki. Apostoł Paweł musiał swoją wiarę oprzeć na Bożym objawieniu spisanym w natchnionych księgach Starego Testamentu. Doskonale znał proroctwo mesjanistyczne zapisane w księdze Izajasza, zapowiadające przejęcie człowieczeństwa przez wiecznego Boga. Gdzie? Które? Otwórzmy księgę proroka Izajasza, a więc otwieramy Stary Testament. W Starym Testamencie otwieramy księgę proroka Izajasza. Tam rozdział 9, prorok Izajasz, natchniony przez Ducha Świętego. Jest to przełom 8-7 wieku przed naszą erą, zapisał. Albowiem dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany i spocznie władza na jego ramieniu i nazwą go cudowny doradca, Bóg mocny, ojciec odwieczny, książę pokoju. Nie trudno zrozumieć, że jest to proroctwo zapowiadające przyjście Mesjasza na świat w Betlejem. Ale te dzieciątko narodzone w Betlejem, którego dotyczy to starożytne proroctwo mesjanistyczne, przez proroka w Słowie Bożym jest nazwane Bóg mocny i, co nas najbardziej teraz interesuje, Ojciec odwieczny. Albowiem dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany i spocznie władza na jego ramieniu i nazwą go cudowny doradca, Bóg mocny, ojciec odwieczny, książę pokoju. Chrystus, który narodził się w Betlejem, został z honorem przyjęty na tym świecie przez mędrców ze wschodu. Oni prawdopodobnie znali to proroctwo i wiedzieli, że te dzieciątko narodzone w Betlejem, to jak napisał Izajasz, Bóg mocny, ojciec odwieczny. Dlatego złożyli mu dary, które należą się królom, najwyższym osobistościom, złoto, kadzidło i mirrę.
A więc na tej podstawie, na podstawie proroctwa mesjanistycznego z 9 rozdziału 5 wersetu Księgi Izajasza, Paweł wiedział, że Jezus Chrystus w swojej praegzystencji był odwiecznym Ojcem, który dla odkupienia przyszedł na świat w Betlejem jako człowiek. Błędnie rozumiany przez antytrynitarzy zapis Pawła w liście do Kolosan, rozdział 1, werset 15, że Chrystus jest pierworodnym wszelkiego stworzenia, dzisiaj nie będę omawiał. Jeśli ktoś jest tym zainteresowany, to proszę, odsyłam do rozważania biblijnego pod tytułem Pierworodny w kontekście bóstwa Chrystusa. Właśnie w tym rozważaniu Pierworodny w kontekście bóstwa Chrystusa dokładnie wyjaśniam tekst z listu do Kolosan. Zgodnie ze sprawozdaniem Księgi Dziejów Apostolskich, apostoł Paweł w latach od około 45 do około 47 odbył pierwszą podróż misyjną. W Antiochii Pizydyjskiej się znalazł. Znajduje się ona w tym rejonie Azji Mniejszej. Antiochia Pizydyjska. Gdy Paweł znalazł się w Antiochii Pizydyjskiej, w dzień sabatu wziął udział w uroczystym nabożeństwie w synagodze. Poproszony o zabranie głosu, wygłosił do zgromadzonych mowę o Jezusie Chrystusie. Opowiadając o Jezusie jako obiecanym Mesjaszu, przedstawił Jego śmierć i zmartwychwstanie. Wytłumaczył słuchaczom, że w Starym Testamencie zostało zapowiedziane zmartwychwstanie Mesjasza w Psalmie 2 i wersecie 7. I teraz bardzo proszę, wszyscy weźmy do rąk Pismo Święte i otwórzmy Księgę Dziejów Apostolskich. Otwieramy Nowy Testament. Księga Dziejów Apostolskich, rozdział 13. Księga Dziejów Apostolskich, rozdział 13. I czytamy wersety od 30 po 33. A więc Paweł przemawia w synagodze podczas nabożeństwa sobotniego do zgromadzonych. Mówi o Panu Jezusie. Mówi o Jego ukrzyżowaniu, o Jego zmartwychwstaniu i powołuje się na Psalm 2, werset 7, aby udowodnić, że Chrystus, który zmartwychwstał, jest obiecanym Mesjaszem i Jego zmartwychwstanie zostało przepowiedziane. A więc czytamy Księgę Dziejów Apostolskich, 13 rozdział, wersety od 30 po 33. Paweł mówi, lecz Bóg wzbudził go z martwych. Dalej, 31 werset. Przez wiele dni ukazywał się on tym, którzy razem z nim przyszli z Galilei do Jerozolimy. Oni to teraz są jego świadkami wobec ludu. I my zwiastujemy wam dobrą nowinę. Proszę teraz słuchać. Tę obietnicę, którą dał ojcom, wypełnił teraz Bóg dzieciom ich przez wzbudzenie nam Jezusa, jak to napisano w Psalmie 2. Synem moim jesteś, dzisiaj cię zrodziłem. Paweł zapisał, że Bóg dał obietnicę przodkom Żydów żyjących w czasach Chrystusa,
że Mesjasz ukrzyżowany zmartwychwstanie. Jeszcze raz przeczytam ten najbardziej istotny fragment tych wersetów, które przeczytałem. Tę obietnicę, którą dał ojcom, wypełnił teraz Bóg dzieciom ich przez wzbudzenie nam Jezusa, jak to napisano w psalmie drugim. Synem moim jesteś, dzisiaj cię zrodziłem. Nie mogę tego tekstu czytać wielokrotnie. Po zakończonym rozważaniu będziecie mieli czas. Pochylcie się nad tym tekstem i przemyślcie go sobie. A więc powyższy fragment Księgi Dziejów Apostolskich jest trzecim miejscem w Nowym Testamencie, w którym apostoł Paweł odnosi słowa psalmu drugiego, wersetu siódmego do Chrystusa. Słowa psalmu drugiego, wersetu siódmego, synem moim jesteś, dzisiaj cię zrodziłem. Są więc, według apostoła Pawła, proroczą zapowiedzią, zapisaną wiele wieków wcześniej, w czasach monarchii izraelskiej, o zmartwychwstaniu Mesjasza. Tak rozumiał ten natchniony tekst Paweł, najwybitniejszy, zdaje się, apostoł Chrystusa. Znowu mnie to nie dziwi, gdyż zauważyłem, że Paweł, głosząc śmierć i zmartwychwstanie Jezusa dokonane dla naszego zbawienia, wskazuje na Chrystusa nie tylko jako naszego Zbawiciela, ale i Boga. Na przykład przykuł moją uwagę pewien zapis zawarty w liście do Tytusa. A więc bardzo proszę, otwórzmy wszyscy list apostoła Pawła do Tytusa. W drugim rozdziale przeczytajmy wersety od 11 po 14. List Pawła do Tytusa, drugi rozdział, wersety od 11 po 14. Albowiem objawiła się łaska Boża zbawienna dla wszystkich ludzi, nauczając nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności i światowych pożądliwości i na tym doczesnym świecie wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Chrystusa Jezusa, który dał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność, gorliwy w dobrych uczynkach. Paweł pisze tu o przygotowaniu na powrót Chrystusa, o uświęconym życiu tych, którzy doznali Bożego przebaczenia w oczekiwaniu na przyjście Pana Jezusa, w oczekiwaniu na tą błogosławioną nadzieję objawienia się chwały. Czyjej chwały? Paweł zapisał wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Chrystusa Jezusa. Paweł znowu w tym zapisie określa Chrystusa Pana wielkim Bogiem i Zbawicielem. Łączy boskość Chrystusa z Jego zbawczą misją. Bóg przyjmuje człowieczeństwo, aby nas zbawić. I dlatego Paweł pisze wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Chrystusa Jezusa. I potem dodaje, który dał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność, gorliwy w dobrych uczynkach. Paweł
Widzi więc w Chrystusie Panu Odkupiciela, Zbawiciela, przez którego krew dostępujemy pojednania, przebaczenia, odzyskujemy na podstawie naszej wiary utraconą nieśmiertelność. Ale Paweł również doskonale sobie zdaje sprawę, że Chrystus jest Bogiem, ma boską naturę. W podsumowaniu dzisiejszego rozważania Słowa Bożego odpowiedzmy na kilka istotnych pytań. Kim jest Chrystus? Czy Chrystus jest stworzeniem? Zdecydowanie nie. Czy został zrodzony w sensie swego początku? Nie. Chrystus nie ma swego początku. Jest wieczny. Niektórzy twierdzą, że jest pierwszym stworzonym przez Boga aniołem. Czy jest to prawdą? Czy Chrystus jest aniołem? Nie jest aniołem. Czy jest człowiekiem? Chrystus jest człowiekiem, gdyż przyjął naturę ludzką, by nas ocalić. Dwie natury się w nim połączyły, boska i ludzka. I teraz według rozumowania Żydów w czasach apostoła Pawła, bo przecież ten list jest napisany do Hebrajczyków, którzy mieli określony światopogląd i postrzeganie otaczającego ich świata. Jeśli więc Chrystus nie jest stworzeniem, jeśli więc Chrystus nie ma swego początku, ani nie jest aniołem, a człowieczeństwo przyjął dopiero od Betlejem, to kim naprawdę jest? Chrystus jest, jak napisał Izajasz, prorok, Bogiem mocnym i Ojcem odwiecznym, czyli wiecznym Bogiem wraz z Ojcem i Duchem Świętym. I taka jest apostolska, biblijna prawda wiary, którą wyznaję ja, w którą głęboko wierzę i którą się z wami dzielę i która również jest podstawą zasad wiary Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Bardzo się z tego powodu cieszę. Gdyby było inaczej, nie mógłbym być Adwentystą Dnia Siódmego. Dziękuję wszystkim za uwagę. Tym, którzy chcieliby mieć wydrukowany materiał dzisiejszego rozważania, polecam, aby weszli na stronę, na kanał Zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Kalwarii Zebrzydowskiej, na YouTube Kalwarii Kościół Adwentystów Kalwaria Zebrzydowska i mogą mailem zamówić sobie ten materiał. On zostanie im wysłany w formie wydruku, również drogą mailową, żeby móc mieć go, czytać i studiować. Dziękuję za uwagę. Chwała niech będzie Chrystusowi, naszemu Bogu i Zbawicielowi, Stwórcy i Odkupicielowi po wszystkie wieki wieczne. Amen.